Słuchajcie, zanim przyjdziemy sobie do rolowania, najpierw przygotowałam dla was małą prezentację. Przygotowałam dla was prezentację na temat, proszę bardzo, dlaczego nie rolujemy po postaci czterogwiazdkowe. Prezentację osobiście wykonałam ja, proszę państwa. Punkt pierwszy, najważniejszy, proszę państwa, postaci czterogwiazdkowe nie mają gwaranta. W sensie, okej, macie gwaranta na to, że w ten pulu dostaniecie postać czterogwiazdkową, moi mili, jednak nie macie gwaranta, jaka to będzie czterogwiazdkowa postać, a może broń, bo też tak się zdarza, że oprócz tych czwórek, które są wymienione na banerze, może wam też polecieć na przykład Rust, Sacrificial, albo Flute, albo The Bell. Proszę państwa, może wam polecieć, chciałam tylko powiedzieć, więc moi kochani widzowie, pamiętajcie o tym, że nie ma gwaranta, że dostaniecie tę postać, którą chcecie. Nie macie takiego gwaranta. Kolejny bardzo ważny punkt naszej prezentacji, postać pięciogwiazdkowa może wam polecieć nawet na low pity. To nie jest tak, że jeżeli macie 0 pity, 10 pity, na przykład macie gwaranta, to że wam piątka nie poleci, bo nawet wśród was są takie osoby, które rolowały na przykład po KWH i dostały na przykład beige na low pity, albo inne tam przypadki, więc musicie o tym pamiętać, że nawet na low pity możecie dostać postać pięciogwiazdkową. Pamiętajcie o tym, nawet na low pity może być postać pięciogwiazdkowa, a nie daj Bóg, jak macie gwaranta, to możecie go stracić. Nawet jeżeli macie low pity. I to jest tylko wtedy, tylko i wyłącznie wasza wina. Kolejny punkt. Wszystkie postaci czterogwiazdkowe trafiają do standardowej puli, a nowe postaci często są do zgarnięcia za kolejne eventy. Tak, postacie czterogwiazdkowe mają swoje rany prędzej czy później, trafiają do standardu. Ostatnio dostajemy za eventy, na przykład dostaliśmy chociażby... Dostaliśmy Faruzan, dostaliśmy Dori do zgarnięcia za eventy, więc te postaci również można zgarniać. Nie ma gwaranta, że wasza postać będzie do zgarnięcia, ale kochani, przypominam wam, że te wszystkie postaci czterogwiazdkowe prędzej czy później właśnie trafią do tej magicznej puli wszystkich postaci. Proszę bardzo, to jest bardzo ważny punkt. I kolejny punkt. Budowanie pity to wymówka dla gacha degeneratów, którzy nie potrafią nie rolować. Budowanie pity to jest mit, ponieważ budując pity, przenieśmy się do punktu drugiego, na chwilkę, może polecieć piątka, pamiętać, nawet na low pity, więc jak budujecie pity, to tak naprawdę możecie je stracić i to tylko jest karmienie waszego nałogu, więc jeżeli nie potraficie się powstrzymać, to może warto spotkać się ze specjalistą, z kimś o tym porozmawiać, bo po prostu czasami się tak zdarza, że mamy problem, więc niestety warto się nad tym zastanowić. I kolejny punkt, nikt cię nie będzie żałować, jak będziesz płakać, że dostałeś postać pięciogwiazdkową, której nie chcesz i straciłeś gwaranta. Pamiętajcie o tym, w momencie kiedy przychodzicie na streama albo piszecie na Discordzie, dostaliście postać pięciogwiazdkową, której wcale nie chcieliście, moja jedyna odpowiedź, jaka w tym momencie jest możliwa, to XD. I nawet już zaczęła was tak pisać, będzie gdzieś przychodzi i się żali, ja odpowiadam XD. Po co rolowałeś? XD. Zapamiętajcie to sobie, to jest jedyna odpowiedź, która powinna być w tym momencie udzielana. XD. Można zapisać słownie. Można napisać słownie, można napisać znakami i nikt potem nie będzie was żałował, bo to jest tylko i wyłącznie wasza wina, gacza degeneracji. I proszę bardzo, i dziękuję za uwagę. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ta prezentacja do was przemówiła, do was trafiła. Jeżeli są jakieś pytania, to teraz jest moment, żeby to zadać. Dobra. Więc tak, więc jak to zrozumieliśmy, kochani? Jak zrozumieliśmy już tę prezentację, to odpalamy Genshinę, będę rolował. Mogłabym Nini wziąć! O! Nini! Klikniesz? Pierwszy, dawaj dyszkę. No, dawaj. No tu. O? Leci? Dobra. Kirara! Kirara! Kirara, Kirara, Kirara! Jezu, byłabym spokojniejsza, jakbym dostała ją od razu w pierwszej dyszce. Nini, a mogłabym zabrać już swój ogonek? Mogłabyś już, czy nie? No, klikam dalej. Kirarka! 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 Bo ja innych czwórek w ogóle nie chcę. Żadnych innych banerowych czwórek. Tego też nie chcę! Come on! Miecz! No Kirary, to jest zapowiedź Kirary, bo Sacrificialem jest dobry ogólnie. Dawaj.
Kirara. Nie jesteś obok nas, to dobrze, dobrze, że jesteś. Dobra, druga. Nie, na zmianę! O, prawie zapomniałam! Prawie zapomniałam, że miałam na zmianę rolować. O Jezu, 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 Jezu. Dobra, połóż ninja. Kirara, 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 Kirara. Dawaj, ninja. Ogonkiem dotkniesz? Klikaj ogonkiem. Nie chcesz? Kirara, 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 Kirara. Bo dotknęłaś... O Jezu! Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje! Gdzie jest ręcznik papierowy? Dawid niewzruszony, siedzi przy kompie. Czemu ty nawet mi nie pomożesz? To może tragedia, może tu się losy wszechświata ważą! To było pewne, że wleś... Nieprawda, to nigdy nie jest pewne! Jojemia, słuchajcie, przyniosła nam szczęście. Co teraz będzie na tym banerze? Dobra, to jest 30 w ogóle. Albo Jean, albo Jean, albo Jean, dobra. Kirara. Bilans jest zaraz taki. Da 3 czwórki, 2 brońki i 1 Kirara. I Yunjin, zwrot Wisha, okej. Okay. Jest jeszcze miejsce, jest jeszcze miejsce, jest jeszcze miejsce! Nie ma jednak miejsca. 40! Kirara! 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 Yojimiya Banner jest szczęśliwym banerem! Dobrze. Kirara! Kirara, albo dżin, 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 dobra. Kirara, kirara, kirara. Jeżeli ktoś z państwa, przepraszam, przepraszam, gondolujemy wykład. Jeżeli ktoś z państwa chciałby lecieć po Kirarę, to broń Boże na banerze Jaemiko, naprawdę. Kirara! A przed chwilą pomyślałam, że na go ciągi ona nie było. Dżin! O, dobra. Słuchajcie, teraz zmiana taktyki. Po jednym. 71. Oho. Oho. 72. 72, dobra. 73. Kirara, 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 kirara. 74. Dobra. 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 75. 75, widzowie. Okej. 76. 77. Jezu! Nikt cię nie będzie żałować, jak będziesz płakać, że dostałeś postać 5-gwiazdkową, której nie chcesz i straciłeś gwaranta. No, tylko jedna, ale za to mamy najlepszą postać na świecie, widzowie! Ja mam ją na C4. O kurwa. Nie! Nie! Jak będę miała na C6, to zbuduję. Słuchajcie, jak będę miała na C6, to zbuduję.